mamy jeszcze paczkę do rozpakowania. Paczkę, którą wysłał nam Przemysław Margra. Przemek prowadzi swoją stronę, która się nazywa Arachnohobia. Dokładnie, więc jeśli jeszcze nie lajkujecie, to zapraszamy do Przemka. Paczka przyszła do nas dzisiaj. Mamy dzień 29 maja. W sumie ta paczka przyszła do mnie do pracy. I jak jechałam do domu metrem, ludzie myśleli, że jest mi bardzo ciężko. Ja powiedziałam, nie, proszę pana, tam są tylko skorpiony, one są lekkie. Pan się odsunął tylko, więc miałam więcej miejsca dla siebie. I zobaczmy, co tutaj nam Przemek wysłał. Na pewno tutaj pajączki, które są przeznaczone na loterię charytatywną. A dodatkowo jest tutaj też coś dla nas, co zamówiłem od Przemka. O Boże. Wow, wypchane do granic. Zobaczcie. O, ty to będziesz sprzątała. Jezu, ja tego jest. Może tak. Tu jakąś jedną paczkę mam. Dobra, w końcu się dokopaliśmy do tego. Dostaliśmy tutaj jeden gratis od Przemka, ale to się pochwalimy później, co kupiliśmy. Na razie to odkładamy sobie na boczek. Tutaj podejrzewam są pajączki, które są przeznaczone na... Na loterię. Loterię. O Boże. Wow, ile tego jest? Spiders. Hej, jak już zapewne wszyscy wiecie, organizujemy zbiórkę charytatywną, której dochód będzie przeznaczony na rzecz szkoły, dokładniej zespołu szkół numer 39 na Mokotowie. O pomoc w zbiórce poprosił nas Artur z Jazwega. Jak na razie udało się zebrać 420 zł, cel to jest 1000 zł, ale jeżeli zbierzemy trochę więcej, to na pewno będzie to dobrze zagospodarowane właśnie przez Artura i nauczycielkę, która z nim to prowadzi. W opisie naszego filmu znajdziecie link do strony, na której jest właśnie rozpisana ta zbiórka. Zbiórkę prowadzi nauczycielka ze szkoły, która prowadzi też kółko pszczelarskie. I tutaj możecie widzieć, jakie są wpłaty, ile osób już wpłaciło, jaki jest postęp w realizacji tego celu. Jeżeli cel zostanie przekroczony, to oczywiście można dalej wpłacać, to nie będzie jakoś tak, że jest po prostu limit i koniec i wszystko się zamknie. Po prostu można dalej w to wspierać. A pieniądze zostaną przeznaczone na jakieś potrzeby, które dojdą, czyli zabezpieczenie uli na zimę, czy jakieś dokupienie nowych uli, albo zakup miodarki. Albo nowy rodzinny pszczół. Jeśli chodzi o sam temat pszczół, to myślę, że nikomu nie trzeba przedstawiać tego, jak ważne są pszczoły na świecie. Ostatnio jest też głośno o tym, że pszczoły wymierają. Więc tym lepiej będzie, jeśli pomożecie nam wesprzeć tą szkołę w zbiórce. Ostatnio było też głośno o wrzuceniu uli do rzeki i o utopieniu wszystkich pszczół, które były w ulach. Dlatego chcielibyśmy, żeby teraz było głośno o zbiórce, która pomoże pszczołom. I mamy nadzieję, że wy nam w tym pomożecie.
Także udostępniając nasz post, udostępniając film, żeby jak najwięcej osób mogło wziąć udział w naszej akcji. A jeżeli mowa o samej akcji, tutaj na stole macie rozstawione ptaszniki i nie tylko, które były przekazane do nas przez samych fundatorów. To powiemy Wam teraz po kolei o tym, jakie są nagrody do wygrania, a raczej o zestawach, które dostaliśmy właśnie od poszczególnych osób, bo to nie będzie tak, że to, co jest tutaj razem, to będzie do wygrania, tylko my jeszcze później podzielimy to na zestawy. Więc przedstawimy Wam od początku, jakie mamy nagrody, tutaj od lewej do końca. Pierwszym fundatorem jest Eurospiders i mamy tutaj Poezji Loteria Metallica, Naoho Lotele Incei Gold, Psalmo Peus Irminia, Terino Palma Sazimai i Formingo Hirus Esperufus. Kolejnym fundatorem jest Doren Naszydłowski razem z Abaddon BCN. I tutaj właśnie od chłopaków mamy 5 sztuk Pternopelmy Sazimai, samiczkę Davos Pentaloris i parkę podrostków Cyriopagopus Hati Hati. Następnym fundatorem jest Espiders i mamy od nich grupówkę 5 sztuk Monocentropus Balfurii, Poezji Loteria Metallica, samica Chronki i samica Davos Pentaloris. Kolejnym wspierającym jest Piotr Krzysztofiak, który przekazał na zbiórkę 5 Poezji Loterii Formosek i 5 sztuk Poezji Loterii Metaliki. I następnie Animale, od nich dostaliśmy Formictopus Green Femur Gold Carapax, Nando Coloratus Villosus, Linotele Phallax, Cyriopagopus Hati Hati, Ceratocorius Darlingi, Cerinopalma Sazimai i 2 razy Molinus Classic. Kolejnym wspierającym jest Przemek Spinoterra. Przemek przekazał na loterię parkę Chromatusów. I ostatnim już wspierającym jest Przemek z Arachnohobby, który przekazał na zbiórkę parkę Psanopeus Serduncus, samczyka i samiczkę, podrostka Murinusa Usambary, 2 sztuki maluszków Psanopeus Serduncus, 2 sztuki Brachypelmy Nicaraguły, 2 sztuki Poezji Loterii Ornaty, 2 sztuki Poezji Loterii Regaliski, 2 sztuki Parachybany i 2 sztuki skorpionów Lycas Tricarinatus. Czyli do wygrania są w sumie 54 pająki i 2 skorpiony o łącznej wartości 2500 zł. Tak mniej więcej. My z tego wszystkiego utworzyliśmy 10 zestawów, które będą wymienione w opisie na dole pod filmem i możecie pisać nam w komentarzach, który z tych zestawów, który numer zestawu najbardziej Wam się podoba, który najbardziej chcielibyście wygrać. A dodatkowo z naszej strony my dokładamy torby. Takie nasze, od nas. Zaprojektowane przez nas, znaczy głównie przez Weronikę. I są tak, są 3 wzory. Dwa kolory właśnie. I mamy tak, Taszniki to moje, komiki. Co tu jeszcze mamy? Keep Calm and Love Spiders. Tak. I ostatnia to jest trochę taka podchwytliwa. Tutaj mamy 4 łacińskie nazwy, możecie sobie na zbliżeniu zobaczyć. I może coś tam Wam się wyklaruje z tego. Nic Wam nie zdradzimy, to trzeba zobaczyć, tak, przemyśleć i sprawdzić. Nagrody nagrodami, ale też musimy Wam przedstawić zasady odnośnie loterii. Warunki są 2. Jeden z warunków jest zasubskrybowanie naszego kanału, bo jednak jakby coś się, wiecie, przesunęło, czy coś by nam wypadło nagle, to żebyście byli na bieżąco, jak przebywa akcja loterii. Wstępnie planujemy ją do końca czerwca, ale w razie czego będziemy informować. Czyli niecały miesiąc. Drugim warunkiem jest oczywiście wpłata na zbiórkę. Jeden los kosztuje 10 zł, możecie kupić losów tak naprawdę ile chcecie. Wpłat możecie dokonywać na stronie, którą Wam podlinkowaliśmy już w opisie. Wpłaty nie przechodzą przez nas, tylko idą od razu na rzecz szkoły, dlatego później potwierdzenie mailowe, które dostaniecie właśnie po dokonaniu wpłaty, prześlijcie nam na maila, żebyśmy też mieli takie potwierdzenie. Mail znajdziecie u nas w opisie pod filmem. Dodatkowo jeszcze ewentualnie, jeżeli chcielibyście nam pomóc w rozwinięciu tej zbiórki, możecie nasz film udostępnić, żeby trafił do większego ogólna ludzi. Wtedy będziemy mogli bardziej, wiecie, zebrać więcej pieniążków, żeby bardziej pomóc w szkole.
Będziemy wdzięczni za każde udostępnienie postu. Z naszej strony chcielibyśmy serdecznie podziękować wszystkim, którzy wsparli naszą zbiórkę. Naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni. Dodatkowo, jeżeli chcielibyście razem z nami podziękować wspierającym, w opisie będziecie mieli linki do ich fanpage'ów lub stron. Zostawcie im lajka, będzie im na pewno bardzo miło i następnym razem również może będą chcieli jakoś nam pomóc. Dodatkowo, jeżeli ktoś z Was, nie wiem, prowadzi jakąś zbiórkę na cel, który naprawdę jest ważny i chciałby komuś pomóc, możecie do nas wysłać taką wiadomość mailową, żebyśmy ewentualnie jakoś spróbowali Wam pomóc. Także zachęcamy Was bardzo serdecznie do wzięcia udziału w loterii. Mamy nadzieję, że uda się zebrać całą kwotę i mamy nadzieję, że nagrody Wam się podobają. Według nas są naprawdę świetne. Pamiętajcie jeszcze, żeby zajrzeć do opisu na dół, bo tam jest właśnie dużo przydatnych dla Was informacji. A my widzimy się z Wami już 12 czerwca w środę na naszym kanale na streamie urodzinowym, bo mija już 2 lata Warsaw Spiders. Mam nadzieję, że z nami będziecie na tym streamie, a tymczasem my już kończymy. Życzymy Wam wszystkim powodzenia i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. Cześć.